Witamy serdecznie w Zakopanem, willi pod krzyżem, która jest w nowej odsłonie. Jako pierwsza grupa mamy tutaj możliwość bycia, gdzie trwają rekolekcje od 15 do 19 lipca pod tytułem Popraw Koronę. Są to rekolekcje już ze znanej serii Męska Decyzja, gdzie razem z chłopcami z naszej diecezji idziemy drogą Słowa Bożego, tym razem z postacią biblijną króla Dawida, stąd też taki temat Popraw Koronę, gdzie właśnie w świetle Słowa Bożego zastanawiamy się nad kształtem naszego życia, konfrontujemy rzeczywistość naszej codzienności, odnosząc właśnie wszystko do tego, który chciał nas na ziemi, który powołał nas do istnienia i też który ma doskonały plan względem każdego z nas. Mam na imię Jakub Szwarga, pochodzę z parafii Wszystkich Świętych z Bobowej i przyjechałem z Bobowej. Patryk Kukulak z parafii Matki Bożej Niepokalanej, Sanktuarium Świętej Rity. Przyjechałem po raz kolejny na rekolekcje, to są już moje trzecie rekolekcje z tego cyklu. Przyjechałem, żeby spotkać się przede wszystkim z Panem Bogiem, z tymi ludźmi bardzo wartościowymi. Przyjechałem na rekolekcje po to, żeby poznać, znaczy przybliżyć się do Pana Boga, znowu po raz kolejny pogłębić z Nim relacje, może odnowić też. Przyjechałem też tutaj, ponieważ chodzenie po górach, a rozważenie Pisma Świętego, modlitwa w górach, to jest coś niesamowitego. Spotkanie z Panem Bogiem, nas zachwycają góry, przynajmniej mnie zachwycają bardzo góry, to jak muszę Pana Boga zachwycać to, co On stworzył. I taka bliskość Pana Boga, że to On wszystko to stworzył, że to jest Jego dzieło i to wszystko z miłości dla nas. I rozważanie Pisma Świętego, w szczególności Księgę Dawida, ponieważ tutaj główną postacią tej rekolekcji jest Dawid. To jest coś po prostu niebywałego, niesamowitego, aż w górach samo Pismo Święte się otwiera i po prostu tak jakby tchnie jeszcze większą mocą i jeszcze większą siłą właśnie w górach, gdzie widzimy stworzenie Pana Boga. Dlatego też jesteśmy tutaj z chłopcami, którzy przyjechali na te rekolekcje, jest ich 17 i razem z grupą kleryków z grupy seminaryjnej Semeron pomagamy im w rozeznawaniu Boga w ich codziennym życiu, a także pomagamy w takim po prostu towarzysząc im w codziennej wędrówce po drogach codziennego życia. Na tych rekolekcjach pochylamy się nad postacią Dawida, króla Dawida. Widzimy jego ogląd życia, jak Pan Bóg go powołuje go w codzienności. To jest niezwykła postać i także możemy w trakcie tych wędrówek zobaczyć dobroć Boga, którą obdarza nas w swoim stworzeniu. To jest coś, co mnie zachęciło do tych kolejnych rekolekcji. No i przede wszystkim ta atmosfera, która panuje w tym domu, w willi pod krzyżem Zakopanem. Z okna kaplicy możemy widzieć śpiącego rycerza, Giewont, szczyty gór, tam gdzie jest bliżej do Boga. To obdarza serce radością i umocnieniem, pewnością, że Pan Bóg działa i patrzy na nas z góry, z Bożej Góry Synaj, a także tutaj w Zakopanem. Ten czas spędzamy przede wszystkim na modlitwie w kaplicy, ale także na modlitwie przemierzając górskie szlaki, gdzie również tam mamy spotkania w grupach, gdzie rozważamy Słowo Boże, właśnie te różne aspekty powołania króla Dawida. Później dzielimy się tym słowem w grupach wieczorem. W planie dnia jest przewidziane na przykład dzisiaj ognisko, jest przewidziana wizyta księdza biskupa Stanisława Salaterskiego. Gościmy też kapłanów, którzy nas odwiedzają, księdza Mariana Kostrzewę, księdza Adriana Fydę, ma nas odwiedzić też ksiądz Dawid Madej, który przygotował dla nas konspekty na całość tutaj pobytu, właśnie rozważając Słowo Boże. I punktem oczywiście centralnym każdego dnia jest Eucharystia, gdzie bracia diakoni głoszą Słowo Boże. Kiedy wybieramy się w górski szlak, to zawsze zabieramy ze sobą w plecaku różne rzeczy.
wodę, płaszcz przeciwdeszczowy, telefon, jakieś pieniądze na posiłek w schronisku. Im wyżej chcemy wyjść, tym ten bagaż staje się większy. Jeśli na przykład chcemy zdobyć jakieś ścianki, to musimy zabrać linki do asekuracji, karabinki, kask, rękawiczki, kijek do selfie. Im ambitniejszy cel, tym większy wysiłek, ale też tym większa satysfakcja. A co do bagażu, to czy taka wyprawa bez niego byłaby lżejsza? Fajnie się przecież idzie bez plecaka, ale już nie bez wody i innych potrzebnych rzeczy. Tak samo jest w życiu. Jeśli chcemy osiągnąć coś lepszego, często musimy poświęcić coś innego. Im cenniejszy cel, tym większy trud musimy włożyć w jego osiągnięcie. Mam tutaj do pomocy 7 kleryków z naszego tarnowskiego seminarium, za co im bardzo dziękuję, bo to tak naprawdę oni przygotowali ten czas, tą duchową strawę, którą teraz podajemy właśnie tym naszym młodszym braciom, którzy przyjechali tutaj z taką może czasami nawet niemą prośbą o to, żeby im pomóc w rozeznaniu drogi życia.